Siemanczko moi drodzy, witajcie w najnowszym odcinku, to jest odcinek z LPU, którego dawno tutaj nie było. Wybaczcie, nie miałem na to czasu, jednak teraz zbieramy się za wszystko, widzicie, odcinki są coraz częściej. Tutaj mam LPU, są to rzeczy, które kupiłem ostatnio, również tutaj na dole są fajne rzeczy, pomiędzy innymi kurtka, którą ma Mata, ale ja mam tą lepszą wersję i powiem wam o co chodzi, ale mam też tutaj gwóźdź programu, czyli lodówkę Xboxa, którą kupiłem, żeby pasowała do mojego Xboxa Gucci. A chcesz zobaczyć unboxing najdroższego Xboxa na świecie, na górze pojawia się właśnie link. Dobra kochani, więc zaczynajmy już, nie przedłużajmy. Napiszcie mi w komentarzach na dole, która parka według was była najmocniejszą parką 2021 roku. Jakie buty? Napiszcie na dole. Okej, ja troszkę tutaj to usunę, wiecie. Scyzoryk mi spadł, bo będziemy coś otwierać. I będę opowiadał po kolei o tych butach, a zacznijmy sobie tutaj od naszych superstarów. Słuchajcie, ale nie są to zwykłe superstary, jest to Lego Superstar. Zestaw, który wyszedł w zeszłym roku, który dostałem, jak już tutaj widać od Mikołaja, nawet kawałek tutaj takiego papieru prezentowego jest. Prezentuje się zajebiście, jako buciarz musiałem to po prostu mieć. Widzicie ze mną właśnie zestaw Kevina z Lego. Tak wygląda tutaj Superstar w środku. Najlepsze jest to, że te buty totalnie nie mają resellu, więc spoko, te buty, ten zestaw. I ten but w zestawie, ten z klocków Lego, odpowiada prawdziwemu rozmiarowi 42/3, to jest taka ciekawostka. Retail tego to oczywiście 399 zł, dało radę to wyrwać nawet za 250 zł, myślę, że za 200 za niedługo też będzie dało radę to dorwać. Super zestaw według mnie kolekcjonerski, bardzo dobrze odwzorowane wszystkie rzeczy i co jest fajnego, to to, że sznurówki są prawdziwymi sznurówkami, co zresztą tutaj widać, widzicie, tak wygląda ten zestaw, niektórzy sobie myślą inaczej, trochę wygląda, ale o, tak to jest, tak to wygląda. I co jest najlepsze, ten zestaw ma SKU od Lego i również SKU od Adidasa, bo jest to oficjalny produkt Adidasa, więc również ma SKU na dole. Tutaj jest właśnie, widać, SKU od Lego to takie cyferki, a SKU od Adidasa zaczyna się na F, na którym z live'ów sobie złożymy. Ok, tutaj mam buty, które nie wiem, czy wam pokazywałem. Mam nadzieję, że nie pokazywałem, chociaż może w którymś z moich LPU się pojawiły, ale wracam do nich. Są to Air Force One Skeletony. Air Force One Skeletony 2020. Już je wam raz pokazywałem, ale jeszcze raz jedną rzecz powiem. To są buty nowe, bo kupiłem sobie drugą parę. Ona jest z outletu. Tak, z outletu za 400 zł. Uważam, że bardzo dobra cena. Jakościowo dupy nie urwają generalnie. Ja nie lubię butów takich, wiecie, pomarańczowych, dziwnych kolorów. Trudne to jest do przyfitowania, takiego typowego przyfitowania, no ale zawsze to pasuje, jeżeli obejrzycie się górę, nie wiem, basicowo, nie wiem, cali, na, nie wiem, czarna, może nie na czarno, nie, ale gdzieś takie białe, lekkie kolory, takie jak na przykład tej podeszwy plus to, no to zawsze będzie dobrze wyglądało. But na półkę, typowo na półkę, nawet będzie pewnie gdzieś z tyłu cały czas u mnie. Dobra kochani, nie ma co przedłużać. Gwóźdź programu, czyli lodówka Xbox. Lodówka, która miała być memem, to znaczy wiecie, ludzie porównywali, jak zobaczyli pierwszego Xboxa, widzicie te memy, do lodówki powstała taka potężna lodówka Xboxa, którą dali chyba Snoop Doggowi, a to wyszło, udało mi się dostać taką lodóweczkę. Kosztuje ona w przybliżeniu oczywiście, bo wiecie, to w Polsce tego nie ma, nie jest to produkowane. Jeżeli to było sprowadzane, a było sprowadzane przeze mnie, kosztowało mnie chyba 700 zł, coś takiego. 700 za taką lodówkę. I teraz tak, bardzo ważne jest to, nie wiem, bo widziałem kilka takich, wiecie, recenzji lodówki, w związku z tym przygotowałem sobie tutaj coś takiego. To jest taki termometr Xiaomi i to jest bardzo dobry termometr, uwierzcie mi, bardzo dobry, na pewno lepszy niż jakieś inne dziwne rzeczy. Otworzymy tą lodówkę i sprawdzimy, jak ona trzyma zimno i naprawdę jestem bardzo, kurczę, zastanawiam się, co tam będzie po prostu w środku. To oficjalna rzecz bezpośrednio od Microsoftu, bezpośrednio od Xboxa. Dobra, więc otwórzmy to. Ogólnie śmieszna sytuacja, tak mi się teraz przypomina, 700 to ja dałem za taką lodówkę, bardzo w sumie dobrą, w miarę fajnie nam grzeje, wszyscy są zadowoleni, a tu 700 za jakiegoś lodówkę w stylu Xboxa. Wyciągniemy to. O tak, wyciągnąłem. Dobra, tu mamy jakąś tam instrukcję. Nie czytam instrukcji, bo instrukcje są dla lamusów. Otwieram. Dostałem jakiś używany model. Czy się ogarnijcie to tutaj. Widzicie, tu jest taka karteczka i ona się zrywa. Nie wiem, czy ktoś to zrywał, czy co. Okej, otwórzmy to. Jak to się otwiera? Chyba tu. W środku tak to wygląda. Jest to większe od standardowego Xboxa Series Xa. Milion naklejek różnych dziwnych. Dobra, zdejmę te naklejki. Po co? No dobra, nie wiem. Czy zdejmę, to będą brzydko wyglądać, ale może dam radę. No właśnie, to jest najgorsze. Nieraz macie coś takiego, że chcecie zdjąć naklejkę, dobrze wiecie, że pod spodem jest klej i będzie wyglądało okropnie, no właśnie ja mam to samo teraz. Okej, więc to jest lodówa made in China i... Okej, więc ona po prostu jest dziwna, przynajmniej według mnie. Otworzę kable. żeby ją po prostu podłączyć. To jest taki kabel do samochodu, żeby była samochodową lodówką, a tutaj macie kabel zwykły. I wiecie, co jest najgorsze chyba w tej lodówce, co właśnie w tym momencie zauważyłem? Zauważyłem to i ja naprawdę nie wiem, kto to wymyślił, dlaczego tego nie przerzucili na dół, dlaczego jest na górze. To wymyślił, skoro to gdzieś stoi, to tutaj powinno być wejście, a nie tu. Dobra, zobaczmy, czy to działa. For a look into my eyes, I look you. Okej, działa. Eco Max, Max. O Jezu. Nie wiem, czy to słyszycie, ja trochę wstanę, wezmę mikrofonem tu. Słyszycie? W ogóle zajebiście, bo twórcy tej lodówki wpadli na pomysł, żeby imitowała ona dźwięki prawdziwego Xboxa, jak na nim grasz, jak nie wyrabia chłodzenie. Jest strasznie głośna, autentyk jest strasznie głośna. No ja to słyszę strasznie. Wcale nie jest jakoś turbo cicho. Tu jest cooler, z góry idzie, zimne powietrze chyba. Ogólnie nie ma tu żadnego światła w środku, więc jest ciemno za każdym razem. Trochę źle według mnie, bo pokoje gamerskie, wiecie, gasimy światła, LEDy coś działają i tyle. Tu jest na górze jak światełko, ale jak się je zapala, to nie wiem, powinno świecić, ale nie świeci. Dobra, jednak przeczytam tą instrukcję. Okej, tu jest USB, nie wiem po co, ale może można coś zasilić. Okej, więc rozkminiłem to tak. Ten przycisk włącza światło na górze. Widać, że się świeci w sumie. O, tak się robi. No, tak jakieś badziewie. Tu macie po prostu USB, jakby się, nie wiem, chcieli załadować telefon czy coś w tym stylu. Oczywiście nie ma szybkiego ładowania. A to jest włącznik tego loga na górze i ono się tak włącza. Wyłącza. W sumie nie wiem, co mam o tym powiedzieć. Słabo to jest pojemne. Włożymy tutaj nasz termometr Xiaomi, zobaczymy, jak będzie wyglądało to do końca. Damy sobie na samą górę, żeby dać temu jak najwięcej szansy. Zamknę to tutaj. Wali to strasznie z tego wiatraka i mnie strasznie denerwuje, ale już dokończę ten film z tym obok, tylko troszkę dalej. A jeżeli chcecie wiedzieć, co sobie kupuję na bieżąco i w ogóle, to wbijajcie na mojego Instagrama, no to jest link, a ułatwię wam to teraz, WujekRada Custom. Wpisujcie na Instagramie i klikacie follow. Okej, następna rzecz, kochani, to są kolejne Adidasy. I wiecie co? Dlaczego tu jest tyle Adidasów? W sumie są dwie pary, no niby jedna to nie jest para, a druga to jest matka, nie dzwoń teraz, nie mogę. Też wam mama dzwoni w najmniej odpowiednim momencie. Jeżeli chodzi o tego Adidasa, jest tutaj tego dużo, są to w sumie dwie pary, ale dawno nie było nic Adidasa u mnie na kanale. Dlatego, że Adidas teraz dość mocno się odbija. Naprawdę fajne rzeczy robią, kolaboracje z Lego non-stop różne, tak, ale buty również. Są to oczywiście buty Keviny i to są jedne z fajniejszych butów w tym momencie. To są forumy Keviny, one były w pewnym momencie dostępne na Zalando chyba za 250 zł, coś takiego ktoś rzucał. Mega rabaty na to wchodziły, chyba nawet na Luisa Villaroma coś takiego było. Mega fajny but, dobrze zrobiony, spodziewałem się naprawdę czegoś złego. Generalnie but kultowy, fajny but na półkę przynajmniej według mnie, bo nie warto w tym chodzić. Wkładki z Kevina, dodatkowo tutaj macie totalnie bardzo dużo akcentów. Buty są robione na kształt tych butów, które miał Kevin podczas nagrywania całego Home Alona. Fajne nawiązanie, lubię bardzo takie nawiązania, tak samo jak na przykład Magii od Nike'a, czy coś w tym stylu. Nawiązania do filmów są zawsze fajne jak to wychodzi i w przypadku akurat Kevinu wyszło to w fajnej ilości, bo po prostu wszędzie te były, każdy praktycznie mógł to dostać, a nie tak jak w przypadku magów, no tylko wybrani. W ogóle nie wiem, ilu z was zauważyło, ale z tyłu są nawet takie logówki McAllisterów, czyli w sumie nazwiska Kevina. One były na domu w filmie. Okej, kochani, ważna informacja. Jeżeli poszukujecie przecen Stili, czyli tych potężnych przecen na fajne buty, na fajne ciuchy, wbijacie na Stila Alerta, a na dole jest link, strona z najlepszymi promocjami, ponad 300 000 lajków na Facebooku, na dole link w opisie również do aplikacji mobilnej. Okej, następna rzecz, którą chcę wam pokazać, są to Air Force One. Zrobiłem sobie Nike by You. Dobrze wiecie o tym, że retail Air Force One'ów totalnie skacze. W tym momencie zwykłe białe kosztują 499 zł. Nie opłaca się to zupełnie. W ogóle ciekawe, czy słyszycie to na filmie, ten straszny to jest, strasznie głośny. W związku z tym, że Air Force One'y drożeją, postanowiłem sobie zrobić Air Force One Unlocked. Dlaczego? Wersja Unlocked by You to takie wersje, czy to Dunków, których w sumie nie ma, bo one się wyprzedają minutę po czy dwie, czy to Air Force One'ów z lepszymi materiałami, ale takimi naprawdę, naprawdę lepszymi. Na przykład możecie wybrać Strux, skórę strusia, różną inną dziwną skórę, patent leather, totalnie dużo opcji, 3M, nie 3M i buty są naprawdę fajne, kosztują one drożej, bo te kosztują chyba 699 zł w tym momencie, ale są tego warte, zobaczcie jaki sztos zrobiłem. Okej, tutaj dam jednego, a jednego wezmę sobie do ręki, zobaczcie, ja postawiłem na klasykę, czyli baby blue, biały but ze Struxu i 3M tutaj Służ, troszkę inspirowałem się, może powiedzieć, Travisami, ale nie do końca, ale ten Strux jest no totalnie dorąbany. Zobaczcie jeszcze tutaj, jest taki specjalny złoty pin z Nike'a z kryształkiem Swarovskiego. Według mnie te buty są totalnie zajebiste, na takie wiecie, wiosna, lato. Według mnie to CW naprawdę, naprawdę oddaje, totalnie ten but oddaje. Fajnie wygląda, jest naprawdę bardzo dobrze zrobiony. Ten baby blue na zapiętku według mnie totalnie podkreśla, zobaczcie, tę obramówkę na słuszu, one są po prostu zajebiste. 699 zł, wydaje się to dużo, ale zobaczcie, jak już wam mówiłem. Zwykłe Air Force'y, całe białe, kosztują teraz 499 zł i to jest rozbój w biały dzień, te buty nie powinny nigdy tyle kosztować, a By You zaczynają się od 529, ta zwykła wersja z naprawdę fajną skórą, ale zwykła, nie ma tam jakichś takich odlotów, do właśnie tych 699 zł za wersję By You Unlocked. Zajebiste są sztosy. Kolejne buty, jak już tutaj widzicie, są to Nike SB. I są to prawdziwe Nike SB, buty, które wychodziły tylko i wyłącznie w skate shopach i to tylko i wyłącznie w skate shopach w Europie, no i w Wielkiej Brytanii, Wielka Brytania jest z Europy, nie jest z Unii Europejskiej, okej. Są to Dunki VX1000 Camcoder. Tutaj jednego sobie wezmę, drugiego sobie postawię, jeden będzie wam tutaj pokazywał, a ja tutaj pokażę wam tego. Okej, wykonanie według mnie naprawdę jest sztosem, serio, bardzo fajna skóra, wszystko jest spoko, w tym momencie kosztują około 1000 zł. Całe wydanie nawiązuje do kamery Sony, w sumie aparatu Sony, VX1000, który jest używany również do teraz, wydany w 95 roku. Buty są turbo ekskluzywne, wydane tylko w skate shopach, co zresztą pokazuje to pudło, to jest tak zwane pudło wydania Orange Label. Orange Label oznacza to, że jest to OG SB. Nie jest to takie podrobione SB, jak wiele dunków SB, które wychodzą wszędzie. Te wychodzą tylko w skate shopach i to tylko w takich prawdziwych skate shopach i tylko w Europie. Jest to naprawdę zajebisty but, tak zajebisty, że sobie go tutaj postawię i będzie towarzyszył nam do końca tego nagrania. Tylko go trochę przesunę. Pał mnie bałwanku, a ty? Jak tam sytuacja z Xboxem? 18,7, to jeszcze nie jest tak fajnie. Okej, kochani, następna rzecz to są skarpetki Piwosza. Piwko takie, dzięki Alex, dostałem Mikołaja, dzięki. Okej, kochani, tutaj mam taką paczuchę, to jest paczka z Supreme. Są tam rzeczy, które miał Mata i to jest kurtka Maty, chociaż ja mam te lepsze, bo on miał te tańsze i gorsze, które stały sobie na stronie, których nikt nie chciał kupić. Okej, kochani, numer jeden to jest oczywiście flisik. Flisik TNFX Supreme, to jest taka szerpa, byśmy sobie powiedzieli, jednak ja wolę nazywać to flisem. Co wychodziło 21 grudnia 2021. Te rzeczy wtedy wychodziły. Była to kolekcja Denim Blanched, czyli po prostu jakbyście denima, czyli spodnie z jeansu potraktowali wybielaczem. To właśnie to miało wszystko udawać. Hype'owy totalnie item, naprawdę bardzo fajny item. Resell w tym momencie około 1600 zł. Super rzecz. Troszkę do mnie nie przemawia, bo jestem totalnie wielki, więc jak coś takiego zakładam, to wyglądam troszkę jak bezdomny, ale fajne, bo jest napisane Supreme, tu macie branding TNF-a, tu macie TNF Supreme. Bardzo ciepłe, od środka jest polarek i fajny itemek do takiego fitowania. Fajny, bo jest taki jasny i ciemny zarazem, więc do wszystkiego mniej więcej pasuje tak naprawdę. Okej, ale mam jeszcze jedną rzecz, na którą wszyscy czekali. To jest tutaj Nuptse. Strasznie nie lubię tego kaptura. Pozwolicie, że ja go schowam. Nie znoszę kaptura w Nuptse, po prostu jest obrzydliwy, ale ma napis Supreme z tyłu, więc nie będę go hejtował. Przynajmniej każdy widzi, co nosisz. Baby stay, take my breath away. Okej, kochani, czyli Nuptse Supreme, który w tym roku niektórzy potraktowali źle i powiedzieli, nie ma czego kupować, ale on ma wiele zalet. Po pierwsze, jest to inny materiał niż w zwykłym Nuptsie. Plota mówi, że jest wodoodporny, nie sprawdzałem jeszcze tego. Kolejna plota jest taka, że Mata to miał na jednym takim swoim zdjęciu na Instagramie, oczywiście nie to, tylko miał Mountaina Jacketa, który tam stał chyba z 10 minut, nikt tego w sumie nie chciał, dlatego on pewnie go ma. To jest bardzo limitowane, wiadomo, tego w ogóle nie ma. Ciekawe, kto to ma, ciekawe, kto dostał, jak macie, to napiszcie w komentarzach. Dlaczego kupiłem tego Nuptsa? Przede wszystkim dlatego, że to Nuptse Supreme, to jest fajna rzecz na hold, bo to zawsze będzie drogie, zawsze po pewnym czasie nagle się ktoś obudzi, wiecie, po 2-3 latach gdzieś to zobaczą na jakimś influencerze z Ameryki, jakimś raperze, czy kimkolwiek tak naprawdę i nagle wszyscy zaczną to chcieć i na stoku wywali ceny w górę. Więc ja specjalnie dlatego to kupiłem za retail, więc w sumie nic nie tracę, prawda, bo to kosztuje teraz więcej nawet niż dawałem, więc gdzie jest strata? Nigdzie nie ma straty, jakbym chciał to sprzedać. Zajebista kurteczka, nawet troszkę inna niż flisik, nie wiem, czy to widzicie, ale kolorki się nie zgadzają. To też na to ludzie narzekali, że flis jest bardziej ciemny i bardziej przychodzi w taki baby blue, niebieski, coś takiego, a to jest takie to turbo sprane. To wynika po prostu z tego, że ta technologia na druku, na Nuptsie jest inna i nie można uzyskać takich samych kolorów. I mam coś dla was jeszcze sztosowego, to znaczy kupiłem sobie sztos na sztos, Balaklava Supreme. To jest, kurczę, coś, co możecie założyć na łeb. Ja wam to pokazywałem w ostatnim odcinku trendów na 2022 rok. szok. Musiałem to mieć, bo to jest strasznie bekowe. Jak to zobaczyłem, pamiętacie, na moim live'ie, strasznie się z tego śmiałem. Ten totalnie napis Supreme na mordzie, który wygląda jak takie usta i to wygląda jak takie zęby. No po prostu musiałem to mieć. Nie założę tego teraz na łeb, bo włosy mi się rozwalą, ale chcę to mieć. Po prostu chcę to mieć i ja będę w tym chodził. Serio, jak zobaczycie typa kiedyś w czymś takim na ulicy, to będę ja. Ok, zobaczmy jeszcze nasz Xbox. 16,4. Ja mam fajny pomysł. Ja to zostawię na całą noc i na Instagramie moim WujekRada Customs, na którego zapraszam. Po publikacji tego odcinka będzie kafelek story, w którym powiem, do jakiej temperatury chłodzi ta lodówka i czy warto ją kupić ogólnie. Tak szczerze, jak ja zawsze oceniam jakieś rzeczy, co tutaj kupuję, tak? Mówię, że fajne, że nie fajne. To było kupione też pod wpływem emocji. Mówię tutaj o Xboxie, nie Gucci, tylko tym Xboxie, lodówce. Ona jest troszkę większa od zwykłego Xboxa, co zresztą widać. I myślałem, że będzie troszkę lepsza. Wiecie, na zdjęciach to wyglądało lepiej i ogólnie wyglądało to lepiej. Myślałem, że będzie cichsza przede wszystkim, bo jak na razie jest turbo głośna. Myślałem, że będzie troszkę lepiej rozwiązana, bo jak na razie jest badziewna. Te drzwiczki są takie słabe. Ta lodówka mi przypomina po prostu taką, wiecie, lodówkę, którą możecie mieć, nie wiem, w samochodzie, taką turystyczną, to zresztą pokazuje ten przyrząd, tam ten kabel, co jest dodany, że możecie to włożyć sobie do samochodu i do gniazdka zapalniczki. Jestem trochę zawiedziony, ale fajnie będzie wyglądała tutaj ta lodóweczka na moim displayu z tyłu. Tak samo jak będziemy grać na Xboxie Gucci z różnymi raperami i różnymi sławami tego kraju, gdyż po prostu kolekcjonuję tego typu rzeczy. Gdy chcecie to sobie kupić i chcecie, nie wiem, swój pokój gamerski zrobić, nie wiem, żeby był fajniejszy, to ja bym te 700 wydał na jakieś LEDy, tak jak mam z tyłu na przykład, czy cokolwiek innego, na przykład pad, nowa klawiatura, cokolwiek, coś do biurka, cokolwiek, niż 700 za taką w sumie nieprzydatną rzecz, bo ona pewnie w ogóle nawet nie chłodzi strasznie, jest głośna i ciągnie strasznie dużo prądu. Raczej, nie wiem, kupiłbym taką barową jakąś małą lodówkę, tak jak jest w hotelach. No, albo z Monstera, czy z Red Bulla na OLX-ie, tam pewnie 500 to kosztuje. Okej, kochani, to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zobaczyć mnie na Instagramie WujekRada Customs, tam wszystko pokażę, pokazuję, jak to właśnie wygląda i ile tam w końcu było tego zimna w tej lodóweczce. I pamiętajcie o tym, żeby kupować sobie rzeczy, które Wam się naprawdę podobają. Nie kupujcie tego, czego nie lubicie, nie kupujcie czegoś, bo idzie za tym hype, a jeżeli idzie za tym hype, to kupujcie to za retail, żeby potem ewentualnie nie stracić na sprzedaży, bo to jest taka fajna zasada w streetwearze, że najlepiej kupować rzeczy, na których się nie traci. Zapraszam na inne moje filmy, również na mojego Instagrama, o którym Wam wspomniałem, na Stila Alerta, po najlepsze style, do również następnych odcinków, w których live'y z różnymi innymi osobami, ze sławami, fejmami, raperami i innymi takimi.